No jesteśmy, słuchajcie, z Kacprem Potemskim, który nie założył garnituru. No. Śmiejemy się, bo do telewizora bez garnituru? No przykro mi, no szukałem statywu, nie? Ale tak, planowałem założyć garnitur jak najbardziej, bo wiadomo, musi być poważnie, jak taki Oczywiście, temat. Oczywiście, poważną osobą trzeba być, a nie jakieś kurwa kolorowe koszule, jakieś czapeczki, co to jest? Proszę cię, poważną osobę, przed chwilą Stewa montowała ten karnisz tutaj, przed chwilą by jeszcze wisiała to taka rurka, nie? Więc jakby dosłownie 10 minut. Jestem przygotowany na maksa do tego wywiadu, wcale nic się nie wysypało po drodze. Scenografia była robiona, po prostu mówiąc krótko. Tak. No, w sensie wiesz, no, ten kącik, który jest najbardziej posprzątany w tym momencie, bo nie zdążyliśmy go zaśmiecić w trakcie. W sumie to nie wiem, czy jeszcze się przeprowadzamy, czy już po prostu robimy, wiesz, przemeblowanie w mieszkaniu, ale no... Myślałam, że powiesz, że coś bardziej takiego erotycznego, że mówisz, no bo w trakcie jak tutaj w całym mieszkaniu, myślałam, że robiliście jakieś brzydkie rzeczy po prostu i dlatego tak. Tak, no wiesz, rozwaliliśmy karnisz. No właśnie, to by pasowało. Pomalować szafkę, tak, no, ale czy w tym coś erotycznego? Nie wiem. Whatever makes you happy. Nie, no dobrze, oczywiście jesteśmy dzisiaj, rozmawiamy po to, żeby pogadać trochę, no, rzeczywiście na poważny temat, co nie zmienia faktu, że można oczywiście zacząć żartem. Tak. Wcale nie udajemy poważnych ludzi. Nie, w Polsce. Nie, no, to jest akurat smutne, niepoważne. To jest smutne. No dobra, ale zacznijmy od tego. Kończymy powoli tydzień świadomości osób transpłciowych. Nie wiem, jak to... Ja też mam problem z tym awareness, bo to jest takie ładne angielskie słowo, które tak trudno przetłumaczyć na polski ładnie. Tak, no bo jakby to nie jest w sumie, nie wiem, nasze święto, super tydzień no imprez no transpłciowych, tylko bardziej właściwie smutne świętowanie tych osób, które były, jak to się nazywa, które no, doświadczyły, są ofiarami transfobii, nie? Więc właściwie to nie powinniśmy się tutaj gdzieś tam cieszyć, tylko wspominać, czy mieć miejsce na przemyślenia a propos tego, co się wydarza, co się wydarzało, nie? I tak często zresztą, wiesz co, bywało, ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, nie wiem czy do dzisiaj, Transfuzja akurat w Warszawie tu u nas robiła takie wydarzenie przy okazji, no właśnie, Dnia Pamięci Osób Transpłciowych, kiedy spotykałyśmy się i odczytywane były nazwiska tych wszystkich osób trans, które zginęły w danym roku, o których wiemy oczywiście, no bo wiadomo, że jest to jakiś pewny odsetek niewielki tylko tych osób, o których wiemy. I przy świecach jakoś tak staraliśmy się upamiętnić ich no, ofiarę, co by nie mówić, jakąś to musieli ponieść i musiały ponieść. Bo to jednak jest smutne. Właśnie nie musiały. Jakby chodzi o to, że nie musiały. Masz rację. No w tym sensie tak, masz rację. Nie powinny absolutnie. Tak. No, jakby też na jakieś tam gdzieś tam myślenie, wiesz, ofiarności, to jakby nie ma w tym ofiary. Też nie, no jasne. To nie jest, wiesz, na zasadzie podpalenie się na rynku krakowskim, żeby coś komuś uświadomić, tylko to jest po prostu, bo w sensie, no wiadomo, nie w każdym przypadku, nie? Ale to jest po prostu, bo ktoś sobie już nie radził, bo ktoś już był ten krok za daleko, nie? Że, no, że nie był w stanie inaczej, nie? To prawda. I tak sobie myślę, oczywiście najtrudniej nam zawsze przychodziło jakby świętowanie, znowu złe słowo, najtrudniej przychodziło nam obchodzenie tego dnia, dlatego że bardzo mało było tam zawsze polskich nazwisk, w tym sensie, że wiemy, że takie osoby w Polsce były, są, ale brakuje tych danych o nich. I to jest takie strasznie wkurwiające, że gdzieś to ginie, nawet jeżeli chodzi o po prostu osoby, które zginęły z powodu na przykład ataku, prawda, transfobicznego. No to znów wiemy doskonale, że Polska nie odnotowuje tych przestępstw jako jakiejś szczególnej kategorii. Nie wiem, sądzisz, że w ogóle ma szansę się zmienić jakoś? No nie mówię, że teraz oczywiście w tej kadencji Sejmu, bo zakładam, że nie, ale w przyszłości? Czy szansę? Nie wiem. Czy powinno? Owszem, bo no jakby to właśnie pokazuje, nie? Jakby właśnie o to chodzi, że mam takie trochę poczucie prywatne, że bardzo chciałbym, żeby takie wydarzenia miały wpływ na społeczność, miały wpływ na to, że chociaż ta jedna osoba przemyśli sobie swoje zachowania. Po prostu o tym nie wiemy. Nie wiemy dlaczego. Po prostu ktoś popełnił samobójstwo na przykład i nie wiemy dlaczego, nie mówimy o tym. I jakby nie niesie to za sobą żadnych konsekwencji wtedy.
Więc tak, no zdecydowanie powinniśmy o tym mówić, ale też wiesz, no trzeba pamiętać, że część osób transpłciowych i niebinarnych nie musi w ogóle żyć jako wyautowane osoby. Jasne. Więc no, jest kwestia, że tym bardziej ciężko stwierdzić, który przypadek jest jakby na podstawie właśnie transfobii, nie? No więc tak, no powinniśmy o tym mówić, powinniśmy mówić więcej, chociaż mnie na przykład samego temat no maksa przygniata, nie? Bo nie chciałbym absolutnie, żeby ktoś jakby właśnie był doprowadzony już do tego stanu w ogóle, wiesz, no pomijając to, że uważam, że tranzycja powinna być bardziej, czy refundowana i powinniśmy Jasne. mieć tutaj pełną pomoc w tym, to jakby jest totalnie pójście w drugą stronę tego, o czym ja marzę, nie? I pokazanie, że no po prostu jest ten dzieciak, któremu nie dało się pomóc, ktoś nie chciał pomóc, cokolwiek, nie? No właśnie, ja też myślę, wiesz, to może rzadko się o tym myśli, rzadko się o tym mówi, ale ja myślę o sobie o takich osobach trans, które znajdują się dodatkowo w sytuacji trudnej. Na przykład myślę tutaj o kryzysie uchodźczym, który dzieje się na granicy polskiej. Zakładam, że tam też takie osoby się mogą znaleźć i myślę sobie o ich dramacie, jaki on jest jeszcze dodatkowo spotęgowany, jakby, no wiesz, całą tą oczywiście przygniatającą sytuacją ogólnie, plus tak. Wiemy doskonale, jak też często te osoby trafiające później do tych różnych ośrodków relokacyjnych, czy jakkolwiek je tam nazwać, jak tam doświadczają z kolei jeszcze transfobii z powodu, no czy to od ludzi, z którymi przybyli tam, czy to od tych, którzy spotkali na miejscu. I to jest jakaś po prostu dla mnie niewyobrażalna. Ja od razu dostaję gęsi skórki i nie mogę o tym mówić za bardzo, ale po prostu nie mogę sobie wyobrazić cierpienia, które muszą ci ludzie tam przechodzić. Jakby też trzeba pamiętać, że tam jest inna kultura i nie wiem, jak wygląda temat transpłciowości w tych krajach i w tym regionie, więc jakby to jest jeszcze dodatkowa rzecz, że gdzieś tam kulturowo, społecznie jest to dodatkowo problematyczne, ale myślę sobie też, że w przypadku takim, w jakim mamy sytuację właśnie na polskiej granicy, to po prostu jakby najpierw musisz zawalczyć o swoje istnienie i o to, że w ogóle może, jakby, żeby w ogóle żyć, nie? A potem żyć jakoś, jako ty, jako... O pełnię tego życia. Tutaj jakby nie byłem nigdy w tak dramatycznej sytuacji, nie jestem w stanie wyobrazić, dlatego wiesz, ja mam całe ciary teraz i na sobie, jak w ogóle rozmawiamy na ten temat, bo no jest dla mnie też na maksa ciężki, głównie dlatego, że wiesz, staram się pomóc, a mam wrażenie, że gówno mogę zrobić. No tak jest niestety. No tak jest no, niestety, że taka ta bezsilność jest chyba najgorsza w tej sytuacji. No natomiast wiesz, właśnie gdzieś tam myślę, że najgorsze jest to, że właśnie gdzieś na początku musisz zawalczyć o w ogóle swoje istnienie, o to, żeby nie martwić się o to, że za chwilę nie zginiesz, a potem możesz zacząć się zastanawiać nad tym, jak funkcjonować w ogóle w społeczeństwie, nie? Wyobraź sobie, jedziesz sobie do innego kraju i gdzieś, gdzie powiedzmy osoby, które wyjeżdżają do innego kraju, nie wiem, z powodów materialnych chociażby, albo właśnie z powodu, żeby mieć bardziej przyjazny, mniej transfobiczny kraj dookoła siebie, no to i tak już mają problem, nie? Jakby z transfobią w tym kraju. Pomijając to, że jakby też Polska absolutnie jakoś niespecjalnie nie wspiera, że wiesz, Polak jedzie za granicę, tam zmienia dokumenty i wszystko i potem wraca i musi zrobić właściwie wszystko. Jasne. Nie wiem, nie? Więc jakby to jest trudne, żeby ogarnąć ten system w nowym kraju, a co dopiero wiesz, jak uciekasz po prostu przed śmiercią, nie? Nie, to w ogóle to nie wyobrażam sobie tego, więc... Ale tak myślę sobie, zastanawiam się nad tym dniem, nad tym tygodniem i nad tym dniem. To, co mówimy oczywiście, to są raczej negatywne rzeczy, nic dziwnego, bo taka jest rzeczywistość, ale próbuję wyciągnąć z tego jakieś, nie wiem, coś pozytywnego, jakoś zastanowić się nad tym, co może nam dać dobrego jednak to święto. I zastanawiam się, i ciebie tu zapytam, no bo od zawsze właściwie mówi się, że w społeczności LGBT osoby trans są najbardziej jakoś tak... wewnętrznie jeszcze dyskryminowane, to znaczy wewnątrz tej grupy są jakoś tak, spotykają się najczęściej z różnym ostracyzmem, sprzeciwem i tak dalej. Czy czujesz, że to się zmienia jakoś w polskim środowisku LGBT? Czy coś tu jest, jakieś drgnięcie chociaż? Wiesz co, no ciężko mi powiedzieć, nie? Bo jakby ja mam bardzo w sumie zamknięte swoje własne środowisko i rozmawiam z ludźmi raczej prywatnie, ze względu, że no też jestem taką osobą, że ciężko mi przebywać w grupach większych ludzi i tak dalej.
No więc nie wiem, myślę, że trochę się zmienia to podejście, nie? Mi najbardziej, ja mam najbardziej w głowie taką myśl o wrażliwości wobec drugiego człowieka, wrażliwości co do przeżyć tej drugiej osoby i gdzieś tam pozwolenie tej osobie na ekspresję chociażby taką, jaką chce i funkcjonowanie takie, jakie ta osoba potrzebuje. I po prostu, wiesz, trzeba pamiętać też, że no, jako osoby transpłciowe bardzo często próbujemy pasingować do tego cis-heteronormatywnego społeczeństwa, więc takie odbieganie od normy też czasem, wiesz, no, przynosi różne spojrzenie na to, co jest słabe, bo każdy ma prawo po prostu funkcjonować tak, jak chce i uważam, że osobiście, że osoby, które gdzieś tam im bardziej odbiegają od tych schematów, które staramy się im narzucić z góry, no to tym bardziej je osobiście podziwiam. A jeżeli, bo chciałem jeszcze wrócić, bo powiedziałaś odnośnie tego, czy coś tam ta jednak ten to święto daje. No i wiesz, no u mnie na przykład prywatnie, nie? Temat Milo Mazurkiewicz mnie tak poruszył, że po jej śmierci, to była pierwszy marsz równości, na który Z poszedłem tego jako powodu. gwałtowany. Tak, znaczy jakby nie tylko z tego, nie, ale jakby był taki punkt zapalny, że ja w końcu poczułem przynależność do tego społeczeństwa, że ja w końcu poczułem, że musimy coś tutaj zrobić, że w końcu, wiesz, ta siła walki ze względu na to, że nie chcę już kolejnej osoby, która, no wiesz, no, będzie właśnie w takiej czy podobnej sytuacji. No i to był pierwszy marsz, na który poszedłem. Poszedłem jako gwałtowany transpłciowy mężczyzna. I poszedłem wtedy pierwszy raz, wyszedłem z domu w binderze. Wiesz, więc jakby dla mnie to. No bo gdzieś tam właśnie ten punkt zapalny, nie? Więc mi osobiście to coś dało, bo jest mi strasznie chujowo z tym, szczerze, że jakby właśnie to jest właśnie robione z bezsilności i że nic, taka śmierć za sobą nie niesie, nie? I no właśnie chciałbym, żeby się to zmieniło. Niesie to osoby tam sobie z nim możemy wyciągnąć co najwyżej, prawda? Tak jak ty na przykład, jakieś osobiste doświadczenie, niestety tylko i wyłącznie. Też rozmawialiśmy o Milo, akurat dobrze, że wspominasz o tej osobie. Rozmawialiśmy o tym dosłownie w tym tygodniu, bo z racji tego tygodnia pokazywaliśmy właśnie film dotyczący dzieciaków niebinarnych na Uniwersytecie Warszawskim. I właśnie Szymon Misiek, który był naszym gościem, mówi, że właśnie dwie osoby najbardziej takie rozpoznawalne, niebinarne w Polsce aktualnie, to pewno jest Margot, z racji, prawda, tych protestów. No i z drugiej strony właśnie Milo, niestety z powodu tragicznej śmierci, więc to też warto o niej rzeczywiście, o tej osobie wspomnieć dzisiaj. No dobra, ale to dobra, bo będzie znowu smutno, a ja już nie chcę tak, żebyśmy tak, wiesz, siedzieli smutno, bo Easy, nie? tak, trochę musimy wyjść z tego też, z tego smutku. Więc zapytam teraz cię tak po ludzku, co u ciebie ostatnio dobrego? Poza przeprowadzką, bo widzę, że jest przeprowadzka. Bardzo słaby moment trafiasz. Czekaj, co u mnie dobrego? No, nie wiem, fajny koncert mieliśmy w Krakofonii w Krakowie. No A, teraz niedawno, i kilka tyle. dni temu, bo nawet miałem zaproszenie na ten koncert. Pamiętam, to było jakoś 17? Nie. No Wcześniej. w tę niedzielę. No właśnie. 14. No, więc no to było fajne. Nie wiem, no generalnie wiesz, no ja osobiście bardzo przestymulowany jestem Spoko. z racji właśnie, wiesz, poprzednich wydarzeń, tego tygodnia, innych przeróżnych rzeczy, także no akurat to, czy coś u mnie dobrego, no wiesz, no budzę się codziennie koło najwspanialszej baby na świecie i jaram się, że no jakby bardzo się nie spało naokoło, to no to wiesz, mam kogoś i kota i osobę ze sobą, więc no wszystko, co do szczęścia, wiesz, no jakby Ale potrzebuję, nie? to chyba właśnie o to chodzi, wiesz, żeby cieszyć się z takich czasami małych rzeczy, zwłaszcza kiedy inne rzeczy coś tam niekoniecznie się udają, bo coś tam się dzieje. To nie jest tak. No. To... Ale tak, no w sensie właśnie, nie? Wyciąganie z tych słabych rzeczy i beznadziejnych sytuacji i pozytywów jakichś tam i docenianie tych Wiesz, małych rzeczy, które masz moim dookoła siebie, zdaniem nie? każdy uśmiech osoby LGBT w Polsce jest sukcesem. Bo to jest wyciąganie czegoś dobrego, jakichś małych radości z generalnego gówna. Więc jakby Tak, to no. co mówisz, to jest absolutnie pasuje mi, jakby ja to czuję i rozumiem, o czym mówisz, więc cieszę się, że.
Ja mam to już opanowane do perfekcji, nie? Bo jakby robienie sobie żartów właśnie transfobicznych komentarzy, to wiesz, opanowane do perfekcji, także możemy się cieszyć wtedy, kiedy jest najsmutniejsza sytuacja na świecie. No wiadomo, nie? Jakby gdzieś tam kiedy cały czas ma się do tej sytuacji szacunek. Dobra, nie będę się Ale rozwijał, dobra, bo a to jakby... jeszcze zapytam cię na koniec. Nadal dostajesz transfobiczne komentarze? Nie zablokowałeś jeszcze wszystkich tam, którzy pisali do ciebie jakieś takie rzeczy? No proszę cię. Najfajniejszy komentarz, który dostałem, to chyba pod wywiadem z Krzysztofem Gonciarzem. Ktoś napisał: nigdy nie będziesz kobietą. No nie? Jakby, no nie blokuję, wiesz, w sensie wiadomo, że jak ktoś przegina, czy no nie wiem, nie chce, czy nie chce czegoś takiego już widzieć, no to tak, nie? Ale albo jak wiesz, ktoś prowadzi po prostu bezsensowną dyskusję tylko po to, żeby się pokłócić, to oczywiście no, nabija mi wyświetlenia, tak, no ale jakby w którymś momencie już mi się zwyczajnie nie chce. Ale no wiesz, no, zależy właśnie kto, co i jaki to jest transfobiczny komentarz. Bo jak ktoś powie: ten typ nie ma kutasa, ja powiem: no nie mam, ale w sumie to mam z pięć, także nie wiem, chcesz sobie pooglądać? Masz więcej niż Albo ja. Nie, widzisz, no. czekaj. Mamy równo, mamy równo. Przepraszam, policzyłam teraz. Mamy równo. Spoko, ale spoko. Czyli chciałem wymyślić jakiś śmieszny żart, ale już wiesz, mój mózg nie pracuje o tej godzinie. No, a Jest jak wiesz, ktoś. 17:30, jak to nagrywamy. Sam? Jest 17:30, jak to nagrywamy. No to wiesz, już pora na spanku dla mnie prawie. Rozumiem, Już rozumiem. skończyłem pracę, to do spania teraz. Rozumiem, okej. Nie, no nie. Remont chaty nas czeka. Ale generalnie wiesz, jak ktoś tam rzuca, nie wiem, typu wzywa swoje koleżanki, typu Kajaszu, i widzę, że zacznie się po prostu wojna bezsensowna, której nie wygrasz, bo no nie ma No sensu jasne. tutaj walczyć, to zwyczajnie lepiej zablokować, głównie dlatego, żeby na przykład inna transpłciowa osoba, która ma problem większy z samoakceptacją, no to żeby, nie wiem, nie zobaczyła tego i żeby nie siadło jej to na głowę, nie? To Więc no, zależy kto. staram się zawsze wykorzystać to, że to jednak jakieś zasięgi robi i najpierw taką osobę na Facebooku tylko ukrywam, tak że ona jest widoczna tylko dla siebie i dla znajomych. Oni tam sobie piszą, 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 a potem usuwam dopiero, wiesz, jak już nam narobią wyświetleń. Wiesz, ja na Facebooku nie Ja działam, wiem, więc to jest inna platforma. na Instagramie czy na TikToku nie, ciężko tak zrobić, ale Tak, no tak. mniej więcej tak, wiesz, jak już ktoś sobie walnie jakiś taki transfobiczny komentarz i nie chce mi się odpisywać, to sobie myślę: a, przynajmniej obejrzał filmik, nie? Przynajmniej, a nie szkoda, że nie polubił. Będą wyświetlenia, kiedyś będą z tego pieniądze. Kacper, musimy Tak, koń. no, ale jak wiesz, im fajniejszy, im śmieszniejszy komentarz typu hejt ci się trafi, tym śmieszniejszą możesz dać odpowiedź, więc to też jest super, nie? Jakby buduje ci jeszcze do tego content. Także z całego serca, z tego miejsca bardzo dziękuję hejterom, którzy próbują, ale nie wychodzi. Nigdy nie będziesz prawdziwą kobietą i chuj. No, no właśnie, nie chuj, no, nie stać mnie, ale... Nie wchodźmy w to. Dobra, Kacper Potemski był dzisiaj naszym gościem. Wielkie dzięki za wizytę, poświęcony czas i mam nadzieję, że Dzięki. powodzenia życzę tam w tej przeprowadzce. Ja wiem, jak to jest chujowe, bo ja ostatnio też to przechodziłam i to jest tragedia, masakra. Przeprowadzamy się od sierpnia, więc jakby moglibyśmy już Uciekaj skończyć. od tego jak najszybciej, bo to jest tragedia, to jest horror, który się nie kończy. Nie, nie, no już wiesz, zamknięte stare mieszkania za nami, już tylko urządzanie tego, Chociaż więc tyle, jakby... chociaż tyle. Pozdrowienia dla Twojej połowicy oczywiście i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Mam nadzieję również, że przyjdziesz na wydarzenie, które będę prowadzić w końcu, a nie tylko, że ja na twoje. Obiecuję, że się postaram, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Dobrze, dobra. Dzięki, do No, zobaczenia. buziaki, papa.